W dniu dzisiejszym sieć obywatelska Watchdog Polska złożyła wnioski do 2,5 tysiąca gmin o podjęcie uchwał o wyodrębnieniu funduszy sołeckich. Dlaczego było to konieczne 21 marca 2014 roku? Mimo tego, że między styczniem a 21 marca wiele gmin podjęło już takie uchwały. Otóż 20 marca, czyli wczoraj, weszła w życie nowa ustawa o Funduszu Sołeckim, która nie zawiera przepisów przejściowych. W naszej ocenie ustawa została źle przygotowana, zawiera liczne błędy, a brak przepisów przejściowych może spowodować to, że wszystkie uchwały podjęte w 2014 roku o wyodrębnieniu funduszy sołeckich są nieważne. Aby uchronić gminy przed tym zagrożeniem, aby mieszkańcy mogli zdecydować o przeznaczeniu funduszy sołeckich, aby rozwijała się demokracja bezpośrednia, skierowaliśmy wnioski do samorządów gminnych o podjęcie na nowo uchwał o wyodrębnieniu funduszy sołeckich. Czy rzeczywiście wysłanie wniosków było konieczne? W naszej ocenie absolutnie tak. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 października 2010 roku zostało jednoznacznie wskazane, że nowa ustawa, o ile nie zawiera przepisów przejściowych, a ta ustawa przygotowana przez rząd właśnie takich przepisów nie zawiera, uchyla akty wykonawcze, które zostały podjęte na podstawie starej ustawy. Jednym słowem, jeżeli jesteście Państwo mieszkańcami gminy, radnymi, bądź jesteście we władzach samorządu, który między styczniem a 20 marca 2014 roku podjął uchwałę o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego, dla pewności ważności uchwały należy podjąć uchwałę jeszcze raz do 31 marca 2014 roku.